Cześć, ja jestem Sarch i witam was serdecznie w drugim materiale z dodatku DLC Frank Rising do gry Dead Rising 4. Jesteśmy nadal w centrum handlowym, ale mamy się już stąd wydostać i poszukać jakichś dodatkowych wskazówek. Przede wszystkim Blackburn tutaj z nami współpracuje i ma nam pomóc jakoś w odnalezieniu lekarstwa. All right, Doc. Let's talk about this cure. We need to use the old treatment chamber in Barnaby's lab. But we'll need a few things to get it working. And we don't have much time. Hammond is preparing to hijack an Obscurus evac helicopter. We need to be on that evac, because if we're not... The Pentagon is gonna barbecue our asses. So where do we start? Head over to Dodd's Drugs. I'll tell you what to look for when you get there. I'm already on my way. Okej, czyli mamy nasz kolejny cel. Wydostaliśmy się na zewnątrz. No ale tutaj oczywiście zaliczamy też te dodatkowe wyzwania, które ostatecznie będą potrzebne do odblokowania. Rzecz kurde, nie myślałem, że tam trzeba podskoczyć. Które ostatecznie będą potrzebne do odblokowania najlepszego zakończenia. Teraz się zastanawiam, czy będę w stanie wrócić na górę. Chyba tak, tylko że okrężną pewnie drogą. Zobaczymy jeszcze, jak będzie. Na razie, kurczę, muszę przebijać się przez te feromony os, bo to mi właśnie daje kolejne, tak jakby, punkty kontrolne. I dobra, powinienem wracać już na górę, a w tym celu przejdziemy tędy, tylko że kurde, muszę cały czas uważać, bo ścigają mnie również ci przeciwnicy najszybsi. Z nimi jest duży problem. Dobra, i teraz znowu, kurde, wrócić. Mam nadzieję, że dam jeszcze radę. Tego nie przewidziałem, że tam jest, kurczę, jakaś drobna przerwa i że muszę to jeszcze przeskoczyć. I nie wiem, czy zdążę, bo jest tylko kilkanaście sekund do końca. Znowu myślałem, że spadnę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze chyba powinienem zdążyć w ostatnich sekundach akurat. Proszę bardzo. Ze zdolności nagły atak można teraz korzystać jeszcze częściej. A to się przyda. To jest rewelacyjne. Można nawet sobie właśnie skracać drogę w ten sposób. Dobra, teraz tutaj lecimy, czyli koncentrujemy się póki co na tych zielonych znacznikach, bo one właśnie nam zwiastują kolejne wyzwania, które trzeba kończyć, aby właśnie ulepszać sobie swoje zdolności, ale też by uzyskać szansę na odblokowanie najlepszego zakończenia w tym dodatku. Tym razem pokonać tych wrogich szabrowników. Zacznijmy od tego. Gdzie ty mi tu uciekasz? Dopadnijmy go. Tak jest. Nie będziesz mi nigdzie uciekać. Biedactwo. No ale okej. Teraz za tego tutaj zabrać się. Oni są skupieni na walkach z innymi zombiakami. Ale dopadniemy ich tak czy siak. Dobra, lecimy do następnego. Czas pozostały do bombardowania, jeszcze godzina 15. Wydaje się być całkiem sporo czasu, ale z drugiej strony, grając po raz pierwszy, nie mamy pojęcia, ile nam jeszcze zostało tak naprawdę do celu. Więc to też trudno ocenić, jak dużo jest to czasu. Czy rzeczywiście mamy sporo zapasu, czy nieszczególnie. Dlatego przez cały czas muszę się tak czy siak jak najbardziej spieszyć. Ciężko też jest ustawić celownik idealnie na tej osobie, którą chcemy zaskoczyć. Zwłaszcza jeśli jest właśnie w większej grupie, to jest wtedy duży problem. No ale tutaj już teraz dało radę i nagły atak powoduje spustoszenie w całej okolicy, czyli taki większy chyba promień ataku. Zobaczmy sobie. Mamy kolejne akurat na swojej drodze wyzwanie, tak więc zaraz spróbujemy to zrobić. Wow, tutaj jaka grupa zombie. Przebije się przez to. Najlepiej szarże wykonać. Tylko że szarża mocno nam zużywa wytrzymałość niestety. To jest poważny problem. No z drogi. Ile mi jeszcze będziecie tutaj przeszkadzać? Dobra, czyli muszę wejść tutaj. Uwaga z tyłu, bo mamy jakiegoś potężniejszego przeciwnika zaznaczonego, który mnie ściga właśnie. Dobra. Tym razem umiejętność uczta pozwoli ci przetrwać.
O, zdobyłem też osej, dzięki temu zwiększyłem maksymalny poziom zdrowia Franka. Aha, dobra, wszystko jasne, czyli w tym momencie po prostu musimy przetrwać przez minutę, no już teraz około 40 sekund nawet. Tak więc nabijamy jak największy wskaźnik combo, żeby w razie czego się podleczyć, bo zwróćcie uwagę, im więcej przeciwników pokonuje, tym więcej mamy tych symboli apteczki tak jakby pod tym licznikiem i dzięki temu też więcej mogę sobie uzupełnić zdrowia później. Dobra, teraz się podleczyć. I to mi regeneruje prawie całe zdrowie, tak więc super. A w sytuacji, kiedy licznik jest mniejszy, no to tylko część zdrowia się uzupełnia. No ma to jak najbardziej dużo sensu. No i też cały czas pamiętajmy o tym, że zombiaki dają nam mniej zdrowia niż żywi ludzie. Dobra, udało się. Uczta przywraca teraz więcej zdrowia. No widzicie, więc warto wykonywać. A teraz lecimy już chyba do naszego głównego celu, chociaż tam jest jeszcze jedno wyzwanie. Akurat trochę dalej. Po kolei jednak tutaj musimy do tego sklepiku się dostać. Okay. Now grab all the analgesics you can get your hands on. Anal what? Painkillers, Frank. Ach, ten Frank zawsze w formie. Skory do żarcików. Nawet tych najbardziej prostackich żarcików, ale to jest jego styl po prostu. Dobra. Najgorzej właśnie jest z tymi, którzy mają broń palną. Kurczę, no momentami jest problem, żeby namierzyć dobrze przeciwnika. No nie strzelaj do mnie tyle. Patrzcie, teraz zagryzłem człowieka i dużo więcej zdrowia odzyskałem, niż było to wcześniej na zombiakach. Zdecydowanie w tym momencie brakuje mi tych innych zdolności. No ale to z czasem jeszcze rozumiem, że je odzyskamy. Tak samo jak ten nagły atak odzyskałem. Dobra, czyli tutaj mamy te środki przeciwbólowe. So, what exactly do I need all these painkillers for? I'll tell you later. Next, we need the chamber's missing control key. Obscurus is holding it at Cochrane's pub. And there's something else. I believe you may share a hive mind connection with the immature queens. You mean princess wasps? If you gather all these immature queens and take them into Barnaby's chamber with you, it could have a very negative effect on any nearby zombies. Noted. I'll keep my eyes open. Okej. Okay. Te informacje, które nam tutaj Blackburn przekazuje, mogą być przydatne. A, patrzcie, przenośny wykrywacz w Starym Mieście, czyli teraz oznaczone lokalizacje tych dodatkowych przedmiotów. Również właśnie w tej dzielnicy. W Starym Mieście właśnie. Dobra, chciałbym zobaczyć, co jest tutaj w tym wyzwaniu. A, zdobądź liczbę trafień 100. O kurde, to będzie problem, biorąc pod uwagę fakt, że ja nie mam pełnego zdrowia. Nie mogę się teraz w ogóle leczyć, zwróćcie uwagę. Tylko atakujemy, bo jak się podleczę, to wtedy licznik trafień niestety się zeruje. I to jest poważny problem w sytuacji, kiedy mam tylko właśnie połowę paska zdrowia. Jeszcze drugie tyle muszę sobie uzupełnić tego licznika. Ale dobre jest też to, że jak wyzwanie zaliczam, to wtedy zdrowie mi się uzupełnia do pełni. Do pełna znaczy się. Dobra, jeszcze paru. I udało się. Szarża pozwala teraz na jeszcze skuteczniejsze przedarcie się przez wrogów. Okej, okay. Teraz zerknijmy sobie na mapkę, jak to w tym momencie wygląda i patrzcie, jest cała masa dodatkowych przedmiotów dookoła, ale tak jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku, nie będziemy skupiać się na ich zbieraniu, bo nie jest możliwe, aby zebrać wszystkie przy jednym podejściu, a skupimy się na tych wyzwaniach, bo i tak nie wiem, czy zdążymy przed upływem czasu, więc trzeba się naprawdę pospieszyć. Dobra. Mówię oczywiście to, co słyszałem na temat tego dodatku DLC. Ja właśnie słyszałem, że nie jest możliwe, aby przy jednym podejściu sobie zaliczyć wszystkie te przedmioty kolekcjonerskie. Które nie tylko oczywiście są do kolekcji, ale też dodatkowo jak najbardziej
ulepszają nam postać do pewnego stopnia. No ale musimy pewne priorytety sobie ustalić. Kurde, trafię go teraz, bo chciałbym, zdecydowanie. Możemy od tych przeciwników te osy zebrać. Ale to właśnie ciężko trafić, kiedy mamy całą grupę wrogów obok siebie. Sami widzicie, jak to wygląda. Jeszcze chyba w dodatku tamci przeciwnicy, kurde, tutaj podeszli, którzy strzelają. Jest, mamy osę, super. I teraz wchodzimy do pubu szybko. Dobra. Nie widzę klucza. Ale czekajcie, bo tutaj można było jeszcze schodzić na dół. Okay. So where's this control key? Wygląda na to, że tutaj. Tak jest. Blackburn, I got the thingy. West, I am almost certain that you are the zombie that Barnaby tried to create. Disease immune, intelligent, non-aging, perfect. If I could just get a sample of your blood. Nuh-uh. I'm not gonna be anyone's lab rat. We're curing me, remember? Oh. Head over to Big Bucks Hardware. There's something else we need. Kurde, jaka ona zawiedziona, że nie chcemy brać udziału w jej eksperymentach. Ona właśnie wydaje się być bardziej podekscytowana faktem, że Frank mógłby być idealnym obiektem jej eksperymentów, niż tym, że może nam pomóc rzeczywiście się wyleczyć. Trochę mnie to przeraża na swój sposób. Dobra, dobra, wychodzimy i spadamy dalej. Muszę się dostać w to miejsce, akurat tak się składa, że jest też jakiś dodatkowy przedmiot. O, zbierz rój. Well, hello. Dobra. No i proszę, i mamy kolejną zdolność, którą już wykorzystywaliśmy na początku tego dodatku, a więc plucie flegmą na wrogów. Możemy również oddać wolniejszy, lecz znacznie potężniejszy strzał. Flegma zmyli i spowolni wrogów oraz sprawi, że zainteresują się nimi zombie znajdujące się w pobliżu. O, to też warto wiedzieć. Wow. You assholes again. No to na ludziach też możemy oczywiście wykorzystać. Are you there yet? Grab the solenoids off the back shelf. Solo what now? They're electromagnets, Frank. Dobra, gdzie to jest? Tutaj jakoś, tak? Patrzę się cały czas na mapkę. Mamy. I apparently have solenoids. What next? First, let's discuss the blood sample. Just think of what we could learn, Mr. West. Absolutely no way. Because first it's blood, and then it's a lot of blood, and then you're cutting out my pancreas, and I really need that. Now what do we do next? Give me another moment. Just consulting my notes. Hey, my brain is on the line here, Doc. Give me a little hustle, okay? Kurde, ona cały czas się nie poddaje i chce namówić Franka na wzięcie udziału w tych eksperymentach. Zniszczone punkty. Wow, mamy kolesia. Spadamy. Okej, okay, chodzi o te urządzenia. Wow, wow. Czekajcie, a może ja się skupię na zniszczeniu tego właśnie. Dobra. Niekoniecznie z nimi walczyć, bo tylko mogę jeszcze bardziej oberwać. Kolejny punkcik tutaj. Znaczy kolejne urządzenie. I ostatnie. Dobra. Frank dysponuje większym zapasem flegmy, dzięki czemu może nią pluć częściej. W tym czasie, jak czekamy na instrukcję od Blackburn, to warto się zająć tymi wyzwaniami. Gdzie będzie kolejne najbliżej? Tutaj, zdecydowanie. Więc na tym się skupmy. Też było oczywiście w podstawce parę chyba takich momentów, z tego pamiętam, że musieliśmy poczekać na jakieś nowe informacje na temat fabuły i wtedy można się było zabrać za poboczne rzeczy. No tutaj tym bardziej jest to taki efekt, że czekamy na to, co się wydarzy dalej, no bo jest ciągle ten upływający czas. Musimy teraz pokonać oficera Obscuris w określonym czasie. No dobra, lecimy w takim razie.
Gdzie? Gdzie uciekasz? Ej, 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 chodź tu. Dopaść go. Super. W sumie to nawet atakowanie w ten sposób się nada. Dobra. No, nie do końca chciałem tego zaatakować akurat. Nie uciekaj przede mną, ej. No ginijże wreszcie. Okej, pozyskałem trochę zdrowia. Jest załatwiony, super. Mniejsza liczba uderzeń wymaganych do wykonania chwytu, a to też ciekawe i bardzo użyteczne. Spadamy, spadamy, spadamy. Nie będziemy z nimi walczyć. Bo tylko się to może źle dla mnie skończyć. Idziemy od razu do kolejnego wyzwania. No chyba, że po drodze jeszcze zajrzymy do jednego pomieszczenia. Widzę, że tutaj jest całkiem niedaleko jakiś przedmiot do zebrania. Więc pozwolę sobie to uzyskać. A, tu już tutaj wcześniej byliśmy. Tylko, że wtedy jeszcze nie mieliśmy oznaczonych tych przedmiotów. I nie wiadomo było, że rzeczywiście coś tu jest. Tutaj. Kolejny skażony Zombrex. To jeszcze przejdę i tutaj również przy okazji. Zerknijmy na mapkę. Dobra, i później tam właśnie się udać, okej. Za chwilę Blackburn też się powinna odezwać, tak przy okazji. Pojemnik na organy zdobyty. Lecimy, lecimy tędy. Doctor, bombers incoming. Fiery death. What do we need? How about some liquor? This is related to curing my little case of the shambles, right? Oh yes, it's critical. All right. Jakoś to nie wierzę. To chyba była ironia, której Frank nie załapał, niestety. Co nie jest dobrą informacją. A, tutaj widzę, że jest jakiś przedmiot, ale to na dole. To nie będę tam schodził, nie będę tracił czasu. Bo się by to mogło źle dla mnie skończyć, jeśli chodzi o upływający czas. Tutaj mamy coś na górze. Wygląda na to. Kurde, kusi mnie i chyba się właśnie dostanę jeszcze. Bo to jest ten schron. Więc przynajmniej w teorii szybko powinno pójść, bo nie powinno być żadnych zombiaków tutaj. Dobra, mamy to. A i tędy nie przejdę? Tędy też nie. Ciekawe, bo wygląda na to, że to jest jeszcze wyżej, albo wręcz przeciwnie, niżej. Dobra, bo myślałem, że na dachu, ale przecież mieliśmy też gdzieś opcję, żeby zejść na dół i to będzie tutaj. No, kiedy tak idę po każdy taki przedmiot, to tylko patrzę, ile czasu upływa. A upływa go sporo. Man, I got pickpockets. I've never noticed that before. Na razie to jeszcze nam nic nie daje, bo potrzebujemy 5 sztuk danego rodzaju. Ale okej, wracamy szybko. No i jeszcze po drodze jest jeden budynek, do którego można ewentualnie zajrzeć. No trzeba przyznać, że jeszcze dostawanie się do tych poszczególnych miejsc, żeby zdobyć jakieś te przedmioty, to jeszcze taki dodatkowy smaczek nam tutaj daje, że tym bardziej się obawiamy, czy zdążymy, ale nie można przesadzić. Bo jeśli nie zdążymy, no to po prostu nie ukończymy pomyślnie dodatku. I to się fatalnie skończy. Dobra, idziemy w takim razie po ten alkohol, chociaż kurde. Nie widzę jakby sensu w tym, jakby to się mogło przydać. O, witam panów i panie również, bo słyszałem kobiecy głos. Ej, 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 zostaw mnie. Dobra. Się kurde dorwali tutaj. Sporo was tu trzeba przyznać. Wykorzystajmy to. Może przejdę, bo nie wiem, czy tutaj tego nie będzie przypadkiem. Jeszcze godzina do bombardowania, słuchajcie. Ten czas pędzi nieubłaganie. No i okej, jest ten alkohol nieszczęsny. What do we actually need this for, doctor? To toast the Nobel Prize, I'm not going to win. Oh, for fuck's sakes, Doc. We are going to cure you, Frank. But in doing so, we'll be losing one of the most significant scientific discoveries of... Wait. Wait, wait, wait. Talk to me, Blackburn. I have an idea. But I need to consult my notes. I
copy on a smartphone and stashed it in the locker at the bus depot. Please, please find it. Hey, I'm still getting cured, right? Yes, yes. Just go. Kurczę, dlaczego ja jej nie ufam, no? Ona się tak dziwnie zachowuje. Bardziej mi się wydaje, że ona jakiś pomysł... Wpadła na jakiś pomysł, który bardziej ma pomóc jej w tych jej planach, kurczę. Przeprowadzenie na nas eksperymentów, niż w tym, żeby nas wyleczyć. Trochę się o to obawiam, ale Frankowi nie pozostaje na razie nic innego, jak tylko się jej słuchać. Nie mamy innego sojusznika. Hammond niestety nie wierzy, że można nas uratować. Poza tym nie mamy z nią kontaktu. Ulepszyliśmy jeszcze flegmę. Super. Przeszukać trzeba zajezdnię autobusową. Czy to będzie bliżej? Tak. Mamy jeszcze wcześniej to wyzwanie. Więc również i tym się najpierw zajmę. Lecimy, lecimy, lecimy. Cały czas staram się biec, ale patrzcie, no też nie mogę przesadzić, bo... Widoczny w lewym dolnym rogu pasek pod zdrowiem. Widoczny w lewym dolnym rogu pasek pod zdrowiem niestety pokazuje, jak szybko tracimy wytrzymałość. W razie czego. Jasny gwień, co tu się wyprawia. Może podleczmy się, najwyższa pora. Chociaż tak naprawdę prawie pełne zdrowie miałem. No ja tutaj się nie przebiję. Chcę jeszcze zacząć to wyzwanie obok, najpierw. Lecimy tutaj. Dobra, znowu te feromony OZ do zebrania. To lecimy. Tym razem, kurde, będę musiał się trochę powspinać chyba. Ale tędy nie wejdę, muszę szukać jakiegoś przejścia. Dobra, tu jest. Okej, załatwiony. Tam następny autobus. Kurde, to nie będzie takie proste, bo trzeba rzeczywiście się trochę powspinać. No i przede wszystkim uważać, żeby nie spaść. Tędy teraz. Okej, złapany. Lecimy dalej. Teraz chyba tutaj poprzeskakujemy. Tak będzie najlepiej. No i właśnie, jeśli nie spadnę, to będzie okej. Jeśli spadnę, to muszę zaczynać od nowa. Dobra. O to mi chodziło. Z drogi, zombiaki. Jeszcze trzy feromony OZ zebrać. Teraz spróbujemy. Tutaj na górę do tego gościa i też go pożreć. Dobra. No spokojnie zdążę, bo widzę już ostatnie miejsce. I mamy jeszcze niecałe pół minuty. Tak więc super, że się uda. Kończymy. Nagły atak powoduje większe obrażenia. No i to mi się podoba. Dostańmy się póki co do tego pomieszczenia. Considering how many dead people are in here, still smells surprisingly like a bus depot. Could be useful. Telefon komórkowy muszę znaleźć. Czyżby tutaj? Tak jest. Got your phone. Battery's still good. Okay, now email me all the files. Okay. All right, done. Thank God. Okay, one last thing. You'll have to head out to Westridge. Why? What for? A meeting with royalty. Call me when you get across the bridge. Man, for a scientist, she's one hell of a dramatist. No to czeka nas w takim razie spora droga i myślę, że jest to idealny moment, żeby się z wami pożegnać. Tutaj mamy Westridge na południowym zachodzie, jeśli pamiętacie. Zresztą właściwie cały zachód to jest właśnie Westridge. No i później zobaczymy, co dalej będziemy musieli zrobić. Więc na razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach i do usłyszenia następnym razem. Cześć!